Nie wiem, Central. O, pogadajmy o tym. Się dostać do miasta. Ja mam pojęcia, Glade. Central, tyle ci powiem. Wiesz coś o tym, Wielebny? Glade przysługuje tylko zakonnikom. Ale ja, jako kapłan wieczorowania... Możesz Blackblue pytać, jak będzie. Dostałem jeden na przechowanie. Odstąpisz mi go? Obcemu przybłędzie? Chyba cię rozłożę. Ale ta gra i tak by nie działała chyba. Od dwójki, to na dwójkę ogarnę już, bo tam pewnie już nie ma tego problemu. Mów szybko. Co? Ej, mi tak, tak. Jesteś tak, to chyba było. Chyba przecież kpisz, wieś. Ta, to było. Przepraszam, do zobaczenia. Partiatik! Live. Dobra, jak tak, to wykonajmy dla Mikula. Czy jak on tam miał? I przy okazji wykonamy zadanie z gulami, żeby zabić ileś guli dla alchemika, tak? Dla alchemika były gule? Chyba tak. Będzie każdy wiedźmin, jeden po drugim. Ty, a teraz się psy nie będą respić? W sumie do dupy, no bo z nich jest dobry goldzik. Bo 5 golda za każdego moba miałem. Farma golda w dupę, no ale trudno. 7 jeszcze. Krzesiwa strasznie dużo, nie mogę go zbierać. Tak właśnie powinienem ruszać w drogę, ale nie mogę się zebrać. To się zbierz. Coś tu jest do kliknięcia. A to. Dobrze, idziemy, dobrze. Mikstury mogę... A! Czekaj, która to jest? O, dzięki widzu! Da się jakiś pasek kupić na eliksiry na potem? Czy więcej tego było? Przydałoby się, szczerze. O! Mam wrażenie, że się znamy. Możliwe. Straciłem pamięć. Nie słychamy. Pierwszy raz o czymś takim słyszę, ale wierzę, że to możliwe. Porozmawiaj z tą małą medyczką. Ona powinna znać się na takich sprawach. Shani nie potrafi mi pomóc. Szkoda. Ale już wiem, skąd cię znam. Jesteś Geralt z Rivii. Wynająłem cię w Nowigradzie. Oczyściłeś mój skład towarów z Garkainów. Skoro tak twierdzisz... Nie byłem w stanie zapłacić ci pełnej stawki, mimo to wspomogłeś mnie w potrzebie. Cóż, widocznie byłem kiedyś... Pieniądze? Dorobiłem się majątku. To dobra okazja, żeby spłacić stary dług. Ja pierdzielę. Proszę, oto 100 orenów. Dzięki! Nie mam dla ciebie żadnego zlecenia. Właśnie dlatego warto liczyć, że ktoś się dorobi. Potem ci da, a ty się będziesz cieszył. Nie można być Polakiem dla Polaka. Pamiętaj. Idziemy dalej. Co da? Dupy. W sensie tego. Kupiec. Da się handlować z kupcami losowymi, czy nie? Przeklęte elfy. Wiewiórki znowu atakują karawany, jak w czasie wojny. Marnuję czas. Muszę zobaczyć, jak będziemy przy ognisku. Czy możemy robić na przykład te potki na HP? Czekajcie, to jest ta chata z gulami? Nie, to jest Abigail. Eliksir. Dobra, zobaczę, jak tam będzie. Tu i w prawo, czyli... Tu i w prawo, czyli tu i w prawo. Czekajcie, a usunęło nam w ogóle z ekwipunku. Ta usunęło.
Mamy jeszcze tylko to na gule. Trzech. A mogę z... A właśnie, muszę posprzedawać książki antykwariuszowi, czy jak on tam miał? Jak się nazywa jego profesja? Co to było? A, to jest dźwięk tej napisu. Tu jest gdzieś krypta. I jest ognisko. Słuchaj, co to jest? Dobra, czekaj, co to jest? To? Ty, to jest jak w God of War? Przyzywa moby? Co robię? Co to jest w dupę dodane 10 lat po wydaniu gry? Nic tu się ten? Aha, 100% biją więcej magiczne znaki. Spoko. Dobra, wpieprzamy się tam na pełnej. Jazda. Przyczyną śmierci musiała być zawartość tej buteleczki. O, jest w dupę. Sherlock? Zrobiły gule. Znajdujesz się w ciemności, wypij eliksir kot lub zapal pochodnie. Ja wszystko widzę, co ty pieprzysz? Tam jest ghoul. Zobaczę, czy mam tego kota, to wypiję. Ej, mogę wrócić na starą walkę? Trzech hitów? To jest w dupę tragiczne. Tu nic nie widzę. Czy my mamy tego kota? Kurde, w dupę nie ma. Dobra, idziemy do ogniska. A to ten quest z krwią. Mamy? Tu? Nie, to nie jest eliksir. Zamieć biała mewa, nieznany, puszczyk. Puszczyk. A my mamy w ogóle na tego kota... A ta zamieść co robiła? Wiem, że ten grom zwiększa obrażenia. A, sparowanie i uniki. Dobra, kot. Pyk? Nie. Pyk. Jaskółka. Pyk. Ile tych jaskółek na jedno klik jest? Jedna? Sześć mamy. Eliksir mutagenny. O, zapewnia brązowy talent.
O kurde. Zarąbiste. Dobra, trzeba się tego napić, żeby dodać level. Które to jest? Nie wiem. Dzięki Wilk z party za 34 lata. Dziękuję bardzo. No, fajnie się gra w tego wieśka. Serio, jest to niezła gra. O dziwo. Wypit. A to zaraz się dodam, jak wbijemy level. Jaskółeczka tu. Kot. O, jest! Pijemy? Dobra, walimy! I lecimy na questa. Sejwik. Jazda. Wyczyścić kryptę. Będzie widno teraz? Kurde. O! Nice! To mi się podoba. Znowu miejsce mocy. Co? O, za szybko. Nie wiem, czy jeszcze jaskółka działa. Wypiję w razie W. Nigredo. Ale nie działa jaskółka. Kurde, wypija. Jak? 4 różne efekty mamy, nice. Da się to ardem? XD. Co to jest? Grupowy. Lecimy, panowie. Kurde, ten grupowy taka sraka. Ty, bo to chyba dwóch oznaczało. Nie zrobimy tego. Ja pierdzielę, ten grupowy takie gówno. Jezus Maria. A to jest na drugim levelu. Ale szczaw. Nie, skip grupowy styl całkowicie. To jest ulepszony, bo 4 hity widzisz. Butle? A, jest coś. Ja pierdziele, udało się. To zapiszę. Nie wiem, co ona tu miała. Nie wiem, ale jak grupowym ich nie zrobię. A silnym też nie, bo jest ich 3. Kurde, może osełka na miecz. A no, arda jeszcze mogę, rację. Ard. Użyję, no. Użyję ardzika. Gdzie ten ghoul? Co go wykrywało? Chyba za ścianą.
Ten Ard jest tak do srania. Ja pierdzielę, ten Ard to jest takie gówno. Jezus Maria. Nie no, w dupę. Ard jest do wypieprzenia z gierki, widzowie. Albo siądą nam 17 krytów z rzędu, albo luj. Tak? Próba numer 3. Ja go w dupę nic nie bije. Ta grupowa to gorsza niż ten Ard. Jezus. Nie, dobra. Dam Arda na jednego i silnym ładuję jednego do tego. Do odciny. Ardzik go ładuje w dupę i luj, bo nie da rady. Trzeba jakoś zlurować. Zamieć? Co to dawało? Odporność? Kurde, jak go szybkim bije. Co się stało, ty? Chłop przyjął to i luj? Ale gówno. Dobra, jest to do zrobienia, jest to do zrobienia. Jest to do zrobienia. Mam plan, wezmę osełkę na miecz. Co wy na to? Bo to inaczej nie zrobimy. Osełeczka. 20% obrażeń, pyk. Dobra, teraz takie bomby będą lecieć, że to jest luj. Oglądaj. Ja mam wypitą jaskółeczkę. Nie ma bata, że to wyjdzie. Padł ten jeden? Ja pierdzielę, ten grupowy to jest takie gówno! Ja pierdzielę, wyjmuję Zarauzi. Pieprze, nie będę udawał się bawił w kowboje i Indianie. Bazookę i luj, bombę atomową na tę kryptę. Co to w dupę za zabawy? Dawaj tę osełeczkę. Dobra, zluruję jednego i go silnym zaciukam. I Ardzik. Silny Ardzik i tak dalej. Dobra, patrzcie na to. Lur. Lur jeden, lur jednak. Ty, czterech grupowym. To jest jakiś boost? Dawaj. Ja im nic nie zadaję. Ten grupowy to jest w dupę skam. Na kogo on się nadaje? Szybki na szybkich, silny na silnych, grupowy na w dupę nikogo. Chyba na grupę elfów brudasów. Teraz to robimy.
Save. Pyk. Osełka. Ośla łączka. Ty, ja tracę jeden boost, żeby... A nie, bo to tylko na tym mieczu, tak? Co to jest? O kur... A, on żyje. A. Ty, jeszcze trwa godzinę ten filmik. Co jest? My ich możemy złaszotować. Ej, o co chodzi, w dupę? Idę? Wczytuję, bo osełkę straciłem. Ty, art jest jednak giga upa? Czy o co tu chodzi? Ciało chłopa. O, igni. Obrażenia, rozpalanie. Nie potrzeba już osełek? Mam sprzedać osełki? Ty, to my grę właśnie pokonaliśmy, tak? Tym questem. Ty, to easy, powiem ci szczerze. Tylko tu jest jakieś śledztwo było i się skończyło w dupa? Baba, daddy, lui. Nie mogę się tam dostać jakoś. Jak tu przyjeżdżasz po doniu questa? Aha, okej, okay, dobra, to tu wrócę, dobrze, dobrze. To idziemy do Mikula, czy jak on miał? A, zaznaczony jest ten quest teraz. Tylko level do wyda. A rozpalmy to igni. Aha. Nieźle. Parowanie. Nie wiem, czy brać tę rzecz. Olejki do robienia. To my mamy, tak? Szansa na ogłuszenie ardem. I wtedy jest one shot. Obrażenia większej igni. Kąt się zwiększa. Nie wiem, czy to brać. Wezmę to. Może ten silny. Krwawienie. Obrażenia na silnym, ale my tu wszystko szybkim robimy. Grupowy też. Taka sraka w dupę. Siłę to już mamy wszystko niestety, więc... To parowanie mogę. Odporność na zatrucie, to nie wiem, czy to jest w ogóle opłacalne. Tu też mamy poza olejkami wszystko. No to jest tyle, dalej lecimy i luj. Szybki mogę. Nie wiem, co to jest ten ból. Szybkim tu dużo się robi w tym. Dobra. Ard. Luj z tym ardem. Igni dodałem.
Jak użyć tego Igni? W tupę nie mogę rozpalić chyba tym ogniska, nie wiem. Dobra, idźmy. Idźmy do tego Mikuli. A w dzień, czyli dalej potrzebuję tych. Łowczy jakiegoś questa nam dał, nie? Łowczy to tam się zes... A nie, dał jakiegoś, ale nie pamiętam jakiego. Kurde, przyjemny ten wiedźminek. Ja pierdziele ty. Dobra giereczka. Zlecenie na RB? Tutaj w ogóle chatka była. To jest tu? Z gulami. Możemy ją to zrobić teraz. Jeszcze mamy buffy. Nie wiem, czy to to, czy tamto. Wejdziemy i zobaczymy. To nie to, to chyba to obok. Też nie ma. Na utopce dał wielki łowczy? Nie, dał... Na utopce dał... Wielebny, ale już oddałem tego questa. Na gule ktoś dał? A nie, na gule dał alchemik. Nie wiem kto dał na... Nie, na gule to jest ostatni quest z tego, z tablicy. Kontrol samo zbiera rośliny? Zostawcie mnie w spokoju. O. Mówiłem, że nie oddam mojej pracowni za żadne skarby. Oddasz dziady go, albo... Albo co? Wiedźmin, zabić go! Dziadem zajmiemy się później. Co? Nie sądzę. Dziadem? Co się tu w dupę dzieje? Dorwaliśmy cię, wiedźminie. Trzeba było nie zadzierać z salamandrą. Ten most będzie twoim grobem. Jestem niewinny. Panowie. Podpalili wiedźmina! Stój! Dobra, easy. Grupowo się do czegoś przydał, no way. Dziękuję, wiedźminie. Ocaliłeś mnie. Chcieli mojego laboratorium, moich retort, alembików, pieców alchemicznych, moich skarbów. Nie ma sprawy. Mobek? Znam powody wydarzeń, których właśnie byłem świadkiem. Co się dzieje? Salamandrze brakuje sprzętu, żeby wykorzystać skradzione tajemnice. Bez aparatury na nic im wiedźmińskie mutageny. Prawie udało im się ukraść skarby Kalksteina. Prawie udało im się w Kaer Morhen. Prawie robi wielką różnicę. Sakata, co ty piszesz? Gdybym wtedy został z Vesemirem, dzisiejsze wypadki potoczyłyby się inaczej. Ja pierdziele, co? Tym bardziej, to moja wina. Przeze mnie, przez decyzję, którą kiedyś podjąłem. A czy gdybyś zawczasu znał konsekwencje, zdecydowałbyś tak samo? Tak. Tak, to była dobra decyzja. A z konsekwencjami sobie poradziłem. Nie dziwi mnie to. Wyglądasz na kogoś, kto nie ogląda się za siebie. Gdybyś potrzebował składników alchemicznych do twoich wiedźmińskich eliksirów, przyjdź do mojej pracowni. Nie idź, bo ja mam questa ci oddać. Dam ci specjalne ceny. Zatem do zobaczenia. Nie idź. Kurde, puść nie, bo wejdzie tam. Ja pierdolę. Trzeba było nie bronić dziada. Znowu będzie gadał. O czym mówisz? Staruch tu przyłazi i cięgiem gada i gadasz, mnie łeb boli. Jeszcze raz przylezie, to go kamieniami łobrzucim. Lepiej go nie drażni, to potężny alchemik. Kapitan powiedział puszczać ino tych, co glejt mają. Wiem. Jutro mnie pod bramę młyńską przenoszą. Tam mój będę stał. Jak glejt będzie, tam mnie szukaj. Stój.
Jak mógł nazwać nasze koło bandą zwariowanych staruchów? Napiszę odwołanie. Co cię tu sprowadza? Ponoć potrzebujesz krwi Gula. Masz ją? Spokojnie. Najpierw zapłatę. Ta krew jest mi potrzebna do badań. No, co? Skandali... Co cię tu... Dał? Bywaj. A, dobra. Czy on nam dał książkę, czy? Ta. Wszystkie już mamy. Dobra, czekajcie, bo dużo trupów. Ty, właśnie, my mamy na Seltę. Kurde, zapomniałem, a to poznika. Mamy jeszcze... A, on jest obok wioski chyba, tamten dziad. Tak, dobra, to idźmy do Kowala, a potem do Oda. Dobra, przetestuję z tym kontrolem. O kurde, dzięki widzu. Zarobiste, dzięki. Zrobiłem kapliczki, no. Ty, fajne, właśnie myślałem, że fajnie jakby dodali taką opcję. Quick loot i dodali, zarobiście. To działa też na tych? Na inne rzeczy, tylko na roślinę? Patrz wczoraj. Na wszystko. Dobra, do Kowala sprzedać mu śmieci. Co ty w ogóle za miecz? A, to jest gówniany, minus 20%. Co to było? A małpa. O co chodzi z tą w dupę małpą, bo nie ogarniam. No tamten Kekstein, jak małpa wygląda, ale... Sprzedajmy miecze i rzeczy dla Kowala i idziemy do Oda, kości zagrać i on chyba jakiegoś questa miał mieć, tak? Gdzie ty biegniesz, gruby? A, bo padę się schowam. Słucham! Że będą się trzymały z dala ode mnie. 40 za pochodnie. Masz. Iluj. Coś jeszcze bierzesz? Nie. Do Abigail trzeba iść. A ona gdzie? Tu była, tak? Nie. Tu jest, obok. To pójdźmy jeszcze do niej. Druga krypta. No jest tam przy murze, ale to później zrobię. Będę mocniejszy. Dla Mikula quest? Czy... O kurde, ty! Czy ja oddałem quest dla niego? Dobre pytanie. Nie wiem. Zaraz zobaczę. Jak nie, to pójdziemy jeszcze raz. Pytanie, czy on będzie dalej przy tej bramy, czy już przy tej drugiej. Czego chcę? Ty, mogę z nią pogadać. Masz tak, łebki. Czarnego ci nie sprzedam. A książki ona kupuje? Nie, ale sprzedaj.
Czego chcę? Muszę wiedzieć, skąd wzięła się bestia. Czemu przychodzisz z tym do mnie? Zawsze słyszałem, że wiedźmy to mądre kobiety, posiadające rozległą wiedzę w dziedzinie magii. No cóż... No nie jednego. Się bardzo. Ale w tym przypadku nie będę mogła ci pomóc. Za to znam kogoś, kto może. O. Któż to taki? Ten mały chłopiec. Alvin. To silne źródło. Potrafi wieszczyć, wie o rzeczach, o których nam się nawet nie śniło. Jeśli witam, Blackblue, witam. Powinien nam coś powiedzieć. Nie będzie to dla niego niebezpieczne? Nic mu się nie stanie. Nie musisz się tak nad nim trząść. Przynieś mi po prostu 5 kwiatków białego miodu, pewnie mam już, który rośnie wokół wioski, a znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania. Jeśli nie znasz się na zielarstwie, mogę sprzedać ci książkę, gdzie wszystko jest opisane. O kurde, tyle zrobiłeś dzisiaj? Ja pierdzielę. Ty to jesteś w dupę szalony. Czego chcę? Ej. Wielebny A ty co uważasz? Jeszcze nic. Powiedz, jaka jest twoja wersja. Nie mam jak żyjesz nic po wspólnego. Tym? Ty, bo my chyba musimy książkę na te kwiatki, czy nie? Ty jest chyba to. Nie, to jest czerwone. Nogi. Do Mikula jeszcze raz. No chyba muszę książkę, bo tam nauczyłem się skilli wszystkich. W sumie ta. Loj, kupię tę książkę. To teraz chillera Blackblue, czy drzemka jakaś? Czego? No musimy za 200, ja pierdzielę. 200. Ale mamy już dużo siana, to luj. Tak. Tak. A, dobra. Idźmy do Mikuli i przy okazji zbierzemy roślinki, wrócimy, damy, potem pójdziemy do Oda. Opieprzymy go w kości. No i git. I można iść dalej. Ciemno się już robi? Nie, to się pali cały dzień chyba. 11:30. Ty, to my chyba wszystkie rośliny możemy już widzieć, tak? Wystarczyło tą jedną książkę kupić. W sumie to tanio jest. 200, ale... To by się mogło zwrócić, jakbym sprzedawał. No, ale chyba żal sprzedawać. Bo to i tak... Eku na rośliny jest osobne. Dymek, nie wiem, o co ci chodzi. Ty, no zabrali go już. Ja pierdzielę. Miał jutro się przenosić. Jak się gra? No dobrze bardzo właśnie. Bardzo dobrze mi się gra w tego Wiedźmina 1. Co jest dla mnie bardzo dziwne. Nastawiałem się źle, więc może dlatego jestem pozytywnie zaskoczony. To mocno. Co by tu? Nienawidzę tych bandytów z Wyzimy. Gdzie? A, tu nie mogę. Tędy. Nie ma tu już nic. Dobra, to idźmy do tego parcha. Noga mi gnije. I też. Biedny chłopiec jest na zielono. Czemu?
Znowu mam całe nogi w gównie! Co? Dobra, dam mu coś słabego. Jeśli to żart, to bardzo podły. Spać mi się chce. Ja pierdziele, nie ma go tu ani tu. Ja pierdziele w dupa. Nie, chyba pójdę na 24 godziny drzemkę zapieprzę, bo zniknął. A, tamta brama, rzeczywiście, jest jeszcze tam. Oby tam był. Bo mnie z lekka popieprzy. Jest! Dobra, mieliście rację, dzięki. To on tu samotnie stoi. O, ja pierdziel. No. Bywaj. Oj. No. Dychę rzucam. I gramy. Ale gówno, dwie jedynki. On ma dwie piątki. Trójeczka. Proszę, trójeczka, trójeczka. Para, znaczy druga para. Ja... Juuu, no nie, no w dupę. 6, 5, 4, 3, 2. Dawaj, podbijamy bruda się. Nie wejdzie. Wszedł. O kurde, co jest? No co ty pieprzysz? Dobra, nie wczytuję, niech ci będzie widzo. No. Ale on gra dalej za psie pieniądze, mimo niewczytywania, no powinien grać za więcej, jak wygrał, no. To jest dupy oszustwo. A nie, gra za więcej, 40 stawia, dobra, jest okej. Czyli w sumie wczytywanie nie ma sensu, bo oni i tak grają wtedy za więcej. O kurde, mamy 4 te. 5, 4. Najlepiej chyba przegrać drugą rundę, żeby były 3. O ja pierdziele, ty on nie wejdzie chyba nawet. On nie wejdzie. On nie wejdzie. Wszedł. Nice. Jak to się nazywa? Full? Nie. Nie no, w dupa. Co to ma być? Ale gówno, ja pierdzielę, para. Ja. Nie mogę, no. Odbijam. Dwie trójki wypadną i remis i jeszcze jedna runda i luj. Ja pierdziele, czekaj! Co jest? Co teraz? Jak to? To samo było? Ale wygrałem. No okej. Okay. Akceptuję to. No. Pozbyłem się guli skrypty. Dziękuję. Aha, ostatnią kostkę większą, czyli coś tak patrz. Trzymaj, oto mój miesięczny żołd. Ha, koledzy się ucieszą. Planowali iść skarby jakoweś, wydobywać skrypty, łopatę wziąć i ścianę jedną przebić. Znalazłem tam dość świeże ciało młodej kobiety. Jej zwłoki zwabiły gule. Ilsa? Okej, okay, Pars, okej. Okay. Nie, niemożliwe. Ja żebym ją kochał. Bardzo kochał. Nie wiem, jak się nazywała. Prawdopodobnie otruła się. Nie, nie. Wiedźma podła struła moją Ilzę! Czarcia dziwka truciznę mojej Ilzie! Nie!
Boleję nad twą stratą, ale miałeś mi powiedzieć coś o salamandrze. Łoni glejty mają. Tylko łoni. Zostaw mnie. Ty masz złe oko i złe wieści przynosisz. Odejdź. Nie zapomnij wspomnieć wielebnemu, że zająłem się gulami. Bywaj. O, 200 chyba nam dał, nie? Jeszcze. Nie. Ej, miesięczny żołd ma 200. Ten dobrze zarabia taki strażnik. Ilza, moja ukochana. Ilza, moja ukochana. Dobrze strażnik se żyje, szczerze. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!